Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek ze SnowRunner. Widzicie, Sasza przysnął, znowu czeka na was, aż przyjdziecie oglądać jego odcinki razem ze mną. Mamy dzisiaj poważne zadanie. Zobaczcie, jak poważne. Zakopałem się na prostej drodze. To będzie poważne zadanie. Mamy tutaj ciężarówkę awaryjną, wspierającą w razie jakby nie wyszło nam, caterpillarem, a musimy wydostać ogromną ciężarówkę tam gdzieś na dole. Musimy ją wydostać pod to strome zbocze. Ja mam szczere obawy, co z tego będzie, ale najpierw spróbujemy tą ciężarówką. Co może pójść nie tak, moi drodzy? Ano może kilka rzeczy pójść nie tak. Przede wszystkim w tej ciężarówce mamy opony bez łańcuchów. I one się strasznie ślizgają. No jest katastrofa. Próbujemy zjechać najpierw tyłem. Myślę, że to będzie chyba lepsza opcja. Najgorsze jest to, że nic nie mamy na pace do tej ciężarówki, do tego pojazdu. Można zainstalować parę dodatków na pakę i dociążyć ten tył. A ponieważ mamy tutaj napęd na wszystkie koła, to fajnie by było, jakby ten tył był jednak dociążony, bo wtedy będziemy mieli lepszą moc użytkową do ciągnięcia pojazdu, który jest na dole. Ale na razie spróbujmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Okej. Chyba już wszystko wiemy. Zjechałem tylko odrobinkę. Okej, może jakoś się źle zahaczyłem. Spróbuję lepiej tak nacelować. I na razie bez ciągnięcia tej ciężarówki tam na dole. Spróbujmy w ogóle podjechać tutaj. Okej, widać, że opony mają jednak dobrą wydajność, nie? Naciskam hamulec i zobaczcie, ciężarówka się zatrzymuje, także nie jest tragedia. Natomiast podjazd jest mega stromy, no. Dobra, spróbujmy tutaj podjechać na razie normalnie, bez podczepiania czegokolwiek. I wiecie, jak ja będę ciągnął tą ciężarówkę z tyłu, no to nie będę mógł używać wyciągarki, bo wyciągarka będzie służyć do ciągnięcia. Więc Sasza musi sobie jakoś poradzić i no niestety, ale chyba nasz caterpillar jest obecnie za słaby. Potrzebujemy do niego zainstalować jakiś lepszy silnik, bo tutaj podjazd pod górę jest trudny dla tej ciężarówki. Ewentualnie moglibyśmy też spróbować zainstalować chociażby inną skrzynię biegów, nie? Też jest taka możliwość, opcja. No, nie widzę tego, nie widzę i chyba, wiecie co, chyba będę musiał zaraz wyciągać dwie ciężarówki. Chociaż czekaj, coś tu szarpnęła. Nie, zobaczcie, te tylne koła mają uślizg. My potrzebujemy załadować coś na tył, żeby... Ale wydaje mi się, że to i tak jest za mało mocy dla tej ciężarówki. Zobaczcie, co się dzieje w ogóle, jak wyłączę blokadę dyferencjału na chwilę chociażby, nie? Jest katastrofa. Myślę, że dobrze się ustawiłem, że ustawiłem się tak przodem, bo ten przód jakby dopycha jakby masę do tych tylnych kół, nie? Nie, musimy się stąd wyrwać jakoś. Wyjedziemy, żebyśmy nie musieli tych dwóch ciężarówek zaraz wyciągać i spróbujemy użyć ciężarówki od wujka z Ameryki, okej? Nie no, może być ciężko teraz wyjechać, nie żartuję. Będziemy musieli chyba zaraz wyciągać dwie ciężarówki. O kurczę, tu naprawdę trzeba solidnej ciężarówki, żeby stąd wyjechać. Chyba że obierzemy inną strategię i pojedziemy sobie gdzieś tutaj rzeką. Zobaczymy, jak wygląda mapa i topografia tutaj. Google Maps mówi nam, że wszędzie dookoła jest paskudnie i ciężko będzie wydostać tą ciężarówkę inną drogą niż po tej stromej skarpie. Ajajajajajajajaj, może być ciężko, może być ciężko.
Odholowałem Caterpillara i widzę, że mamy tutaj dostępny jeden silnik dodatkowy. Spalanie, zużycie paliwa nam wzrasta tutaj na tym silniku, no ale umówmy się, chcemy więcej mocy w tym wypadku, to jest konieczne. No tak czy nie? Skrzynia biegów, wypadałoby mieć jakąś zaawansowaną, specjalną skrzynię biegów. Zużycie paliwa jeszcze dodatkowo nam wzrasta. Dobra, dajmy sobie tą specjalną skrzynię biegów, fabryczne zawieszenie i opony. Obecnie mamy opony zainstalowane. O, patrzcie, one się troszeczkę różnią statystykami, nie? Więc tak, jeśli chodzi o teren, błoto, doskonała, doskonała, teren, doskonała, a tutaj mamy tylko wysoką skuteczność na błocie. Znaczy na terenie, nie? Wszystkie są kiepskie, jeśli chodzi o trasę. Więc ja bym tutaj... Weźmy może te za 9000, co? A te sprzedajmy. O, to były zresztą najdroższe. Te są najbardziej wydajne. Mamy trochę mocniejszy silnik, więc... O, i mamy ciężką dwusilnikową wyciągarkę. To powinno nam trochę pomóc w wyciągnięciu tamtego pojazdu. I teraz tak, transport paliwa. Co powiecie na to? Zbiornik paliwa 1600 litrów. To może być jednak trochę za ciężko dla tej ciężarówki, co? Ale z drugiej strony nie mamy nic takiego innego. Tu mamy nawet zbiornik paliwa 4600. Ale... A, tu mamy aha, do kontenera to jest transport. Taki duży kontener możemy transportować. No ja tutaj widzę tylko zastosowanie dla tego zbiornika 1600 litrów paliwa. Chodzi mi o to, żeby te tylne koła jakoś dociążyć, nie? Weźmy w takim razie. I tyle, tutaj możemy jeszcze parę rzeczy możemy zmienić, dobrze. Teraz mamy takie obręcze. Nie możemy zmienić koloru niestety. Niestety. No szkoda. Możemy dać sobie figurkę. Możemy dać sobie jakieś akcesoria. Dajmy sobie coś tam. Naklejkę możemy sobie dać. I możemy dać jeszcze naklejkę zewnętrzną, moi drodzy. Narwany kierowca. Uwaga, narwany kierowca. Tu mamy jeszcze... Wspinacz. Możemy sobie różne tam... Nie widać tego chyba dobrze, nie? Nie mogę tutaj inaczej tego pokazać. Okej, i tyle jeśli chodzi o konfigurację tego pojazdu. Czyli zrobiliśmy, innymi słowy, cysternę z Caterpillara. Tak pojazd wygląda sobie już na zewnątrz i od razu da się wyczuć to, że ma lepszego kopa. Jesteśmy dalej w tym samym miejscu, tylko po drugiej stronie tej mapki, więc będziemy musieli wrócić drogą taką dziwną trochę, bo nie możemy przejechać sobie tu, bo nie mamy zbudowanego mostu. Wiecie co? Ja sobie pojadę chyba tą drogą tutaj. A że mamy cysternę paliwa, to o paliwo nie musimy się przejmować. I przy okazji zobaczymy, co znajduje się w tym miejscu. I powinniśmy... O, tutaj jest jakiś mostek, a tu jest rozwalony przejazd, więc będziemy musieli gdzieś tutaj te tereny przejechać. To przy okazji przetestujemy Caterpillara na nowym ustawieniu i zobaczymy, czy da radę wyciągnąć tamtego wielkiego dziada z opresji. Ja sobie wyznaczę szybko drogę. No, musicie przyznać, że pojazd ledwo co mieści mi się na ekranie, no nie? Jest tak ogromny. Wielkie koła, troszeczkę je zakryliśmy tym zbiornikiem paliwa. Będziemy musieli dotrzeć na miejsce jadąc bardzo trudną drogą. I zobaczcie, że mimo... tak ciężkiego zestawu, jaki mamy teraz, troszeczkę mi tym tyłkiem rzuca, nie? Dobrze, pojedziemy sobie na przełaj, w końcu jest to pojazd, który raczej powinien pojechać po wszystkim, nie? Na razie bez blokady dyferencjału, ale możemy sobie ją teraz włączyć. Teraz mamy specjalną skrzynię biegów z niskimi biegami, trzyzakresowymi właściwie, nie? Także możemy sobie to włączyć i ratować się blokadą dyferencjału. Nie wiem, czy pamiętacie, ale testowaliśmy ostatnio ciężarówkę Ankę tak zwaną, kojarzycie? I Anka paliła bardzo dużo paliwa. Zwróćcie uwagę, że nawet Caterpillar, tak wielki pojazd,
pali mniej paliwa niż tamta ciężarówka. To jest niepojęte, jak dużo pali paliwa Anka. Nie mogę tego zrozumieć, ale tak było. Dobrze, zdecydowanie czuć większą moc tutaj naszego Caterpillara, jak po zamontowaniu lepszego silnika. No, zobaczymy, jak będzie wyglądało wyciąganie tamtego pojazdu z podjazd pod tą skarpę. No, z jednej strony mamy teraz lepszy docisk na tylne koła, co jest plusem, a z drugiej strony, no, mamy większą wagę, nie? I tak się zastanawiam, jak to tutaj jest, czy jak odtankujemy trochę tego paliwa, nie? Spalimy go trochę, to czy faktycznie ten tył samochodu będzie lżejszy i czy to będzie odczuwalne tutaj dla Saszy? Zobaczymy. Wiecie co? Teraz będę jechał przez takie obszary bardzo wąskie, gdzie jest dużo nierównego terenu. Jadę chyba jednym z największych pojazdów, jaki jest w SnowRunner. Także no, może być ciekawie. Widzicie, że mamy tutaj wielkie, wystające po bokach lusterka. Raz, dwa, trzy, cztery lusterka z jednej strony i trzy lusterka z drugiej strony. Tak, żeby wszystko dokładnie widzieć. Bo wiecie, jak mamy taki duży pakiet z tyłu, no to kierowca musi też widzieć mniej więcej, co jest za nim, żeby ewentualnie wycofać, albo żeby widzieć, czy na przykład nie idzie jakaś burza śnieżna i czy można wyjść z samochodu, czy nie, z tego pojazdu, bo przy burzy śnieżnej, czy nawet jakimś tornadzie, to chyba tego pojazdu nic by nie porwało, jak myślicie? Potężna bestia. Dobra. I zobaczcie, teraz przy włączeniu nawet wyższych biegów spalanie nie przekracza nam 20... O, dobra, przekroczyło 20 litrów na minutę, ale to przy takim masakrycznie mocnym obciążeniu, nie? A Anka paliła tak, jadąc sobie zupełnie normalnie, nie? Jakby na automacie, jadąc dosyć szybko, co prawda. Ale to było takie zupełnie normalne spalanie. To jest niesamowite. Jak takie dwa odrębne pojazdy z taką różnicą gabarytową mogły spalać... Jakby tamten pojazd mógł spalać jeszcze więcej od tego, nie? To jest niepojęte. Dobrze, i to miejsce chyba mieliśmy sobie zwiedzić. To jest jakiś tartak. Podjedziemy sobie tu zobaczyć. Chociaż nie jestem zadowolony z tego, żebyśmy zwiedzali tym pojazdem cokolwiek. Z tego powodu, że wykręcić nim jest bardzo ciężko. Ale mamy tutaj jakiś spory plac, więc możemy sobie tutaj, myślę, że jakoś poradzić. Teraz nawet jakoś spoko przyspieszył. Dobrze, mamy tutaj jakiś cel, także widzicie, dobrze, że sobie zajechaliśmy w to miejsce, bo okazało się, że ludzie tutaj potrzebują, abyśmy dostarczyli im w przyszłości jakieś materiały budowlane. Okej, widzę, że zbliżamy się do jakiejś naprawdę trudnej przeprawy. Wyznaczyłem sobie trasę w taki sposób, że muszę teraz tutaj wykręcić. Co prawda mógłbym trochę tak dookoła tam pojechać, może taką bezpieczniejszą drogą, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby przetestować naszego Caterpillara. Jedyny minus jest tutaj taki, że nie mamy snorkela, nie? Więc nie możemy za mocno tej ciężarówki, wiesz, umoczyć. Natomiast ta rzeczka tutaj nie wygląda na jakąś bardzo głęboką i chyba powinniśmy sobie poradzić, jadąc po takich kamulcach wielkich. Z tyłu wygląda na to, że mamy jakieś zawieszenie, jakąś amortyzację, natomiast przód tak wygląda, jakby był całkowicie sztywny, nie? Jakby z przodu nie było żadnej amortyzacji, poza tym, co daje nam sama opona, same koło. Ciekawe, jak to jest. I wiecie co? Bardzo dużo daje blokada dyferencjału w przypadku tego pojazdu konkretnie, bo on zyskuje tak potężne pokłady trakcji, gdy to włączymy. Naprawdę. Warto z tego korzystać w momencie, kiedy gdzieś się zakopiemy. Będąc z wami całkowicie szczery, wątpię w to, że tym Caterpillarem uda nam się wydostać tamtego wielkiego Longhorna z tej dziury, nie?
Naprawdę szczerze wątpię, bo ta ciężarówka jest, wydaje mi się, że jest trochę za słaba na to, aby dało radę go wyciągnąć stamtąd. Zresztą, no zobaczymy, wow, zobaczymy jak sobie poradzi z tym nowym silnikiem, nie? Z tym trochę mocniejszym, to było czuć przy starcie, że ona jest trochę bardziej żwawa. Ale z drugiej strony nie mamy opon z łańcuchami i nie mamy nawet możliwości takowych zainstalować. Ogromny plus jest taki, że tego Caterpillara nie musieliśmy w ogóle kupować, nie? Ale patrzcie, co się dzieje na lodzie. No, źle się dzieje, no. Źle się dzieje. Na szczęście tam podczas podjazdu pod górę nie będziemy musieli jakby ślizgać się po lodzie, nie? Ciężarówka spaliła, wow, ponad 100 litrów paliwa dojeżdżając tutaj w ogóle. Wcale nie była to jakoś bardzo daleka droga. Jednak trochę spaliła, nie? Czyli co, dalej próbujemy tam wjechać tyłem. No i zobaczymy, czy na pusto damy radę tu podjechać. Jak widzicie, podjazd jest ultra stromy. Nie wiadomo, co Sasza na to. No nic, próbujemy na razie zjechać. Trzymajcie kciuki i wszystko, żeby jakoś to było. Okej, zahaczyliśmy się tu trochę. Zaczęliśmy się od drzewo, trochę do przodu. Damy radę? O, już są problemy, nie? Dobra, blokada dyfra. Okej, jest zdecydowanie poprawa, jeśli chodzi o moc. Teraz samochód sobie troszeczkę do przodu podjechał. Dobra. Na razie bez wyciągarki spróbujmy tu w ogóle podjechać, moi drodzy. Także próbujemy. Pali się to sprzęgło! Ludzie! Sam przód z blokadą dyfra. Nie idzie to. Czy ja mam ręczny włączony? No nie! Czekaj, może się gdzieś zahaczyłem? Nie wiem. Czekaj, bo ja chyba zahaczyłem się gdzieś. Co tu się wydarzyło? Dobra, wiecie co? Spróbuję przetankować paliwo ze zbiornika do samochodu. Zobaczymy, czy to coś da. Ściągnę się tak, jakbym o coś się bardzo mocno zahaczył. Co ten Sasza ostatnio żarł, że on taki ciężki jest? Nie mogę ani o, dobra, puściło coś, puściło. A, chyba kamień gdzieś się tam dostał, nie wiem. Tak na sztywno się zaczepił. Dobra, próbujemy. Niskie biegi, blokada dyferencjału, wszystko włączone i nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest bardzo źle. Dobra, spróbujmy w takim razie zatankować ten pojazd z tyłu. On jest przeogromny, także on jest taki długi, nie? Na szczęście możemy trochę przetankować tego paliwa do Longhorna i spróbujmy, nie wiem, z rozpędu? Nie mam pojęcia. No musimy wyciągarką chyba wyjeżdżać stąd, bo ten Caterpillar jest za ciężki, żeby pod taką górę podjechał. Wygląda na to, nie? Musimy podjechać tu innym pojazdem. Albo pojechać tym Longhornem, podholować go wzdłuż rzeki. Ja jeszcze raz zerknę na mapę, na Google Maps. Czy mamy tu jakiś wyjazd w ogóle z tej rzeki? Tu dalej jest most. I teoretycznie można by było spróbować gdzieś tutaj, nie? Albo tu. Ja sobie podjadę tym Caterpillarem, zobaczę, co tam jest. O ile w ogóle stąd wyjadę, bo jest kiepsko. No, manewrowania za dużo tutaj nie mamy. Nie mamy możliwości manewrowania. Caterpillar zahacza się tutaj przodem. Ojej. No dobrze, no to spróbujmy wykręcić od przodu tutaj coś. Jest ta rzeczka i ona chyba jest dość głęboka, ale nie powinna jeszcze może zatopić naszego Caterpillara. I zobaczymy, czy tam w ogóle jest jakiś przejazd, nie? Wygląda na to, że jest tam mniej strome zbocze, ale po drodze mamy ogromne głazy do pokonania. Mimo to Caterpillar powinien sobie
poradzić, natomiast wjazd na drogę jest zablokowany przez barierkę. I nie wiem, jak to teraz ugrać teraz. Ugryźć. Wzdłuż rzeki nie byłoby źle. Tutaj mamy tak mało tych drzewek, ale tu jest taki pas leśny. Ale wiecie co? Patrzcie, tutaj jakbyśmy sobie pojechali cyk, 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 cyk i dojechali do tego mostku, to już właściwie jesteśmy prawie że uratowani, nie? Wypadałoby w ogóle ponaprawiać te mosty. Tu mamy jeszcze jakąś bazę, do której warto by było zajechać, zobaczyć co tam jest. Zaryzykujmy, zróbmy tak. Mamy już tego Caterpillara, on jest dobry, no niestety nie na podjazdy. I spróbujmy przecisnąć się przez ten las jakoś. I pojedziemy sobie tak, jak byliśmy teraz tutaj. Okej, jedziemy czy nie? Dobra, jedziemy, na razie idzie spoko. Ależ to wielkie z tyłu jest, fajnie. Kolejna do kolekcji maszyna. Pojedziemy sobie tutaj na wprost i powinniśmy sobie poradzić. W ogóle zobaczcie, jaka kolumbryna ogromna, nie? Ten Caterpillar. Dobrze, tutaj blokadę dyfra. Coś z tyłu szarpnęło. I pojedziemy sobie tu pod górę. Mam nadzieję, że się uda. Bo pod tamtą strumiznę Caterpillar, no niestety słabiutko, nie? Zobaczymy, jak pójdzie tutaj. Właśnie, bo tymi pojazdami zupełnie nie powinienem się przejmować jakimiś drobnymi drzewkami, no nie? Powinniśmy je spokojnie przejechać. Jednak nie. Za mało powera. Dobra, tutaj się może przyciśniemy. Tu. Okej, i teraz żeby tamtą ciężarówką z tyłu wcelować między te drzewa, byłoby idealnie. Nie wiem, co jest przede mną, ale już z daleka gdzieś widzę ten most. Także fajnie by było przejechać w ten sposób. Okej, my dostarczyć tego Longhorna musimy. Musimy aż tutaj, więc myśmy mijali tak naprawdę miejsce, gdzie trzeba go dostarczyć. Natomiast jak wyjedziemy sobie, bo i tak będziemy musieli jechać tą drogą tutaj. O ja, tą straszną drogą. Chyba żebyśmy pojechali do tego mostu i gdzieś tutaj boczkiem byśmy pojechali o tą drogą i pojechali tą drogą dalej sobie, nie? Myślę, że też to jest jak najbardziej możliwe, chociaż jeszcze tam nie byłem i nie wiem, co nas tam może czekać złego albo dobrego. Na razie próbujemy przedostać się przez wielkie śniegi. Jak widzimy, ciężarówka z tyłu jest w dobrym stanie. Nie wiem, czy możemy jej używać normalnie. Ale jeśli chodzi o pokonywanie terenów, to radzi sobie dobrze. Też jest przeogromna. Ma koło zapasowe i jak to koło zapasowe dotknie ziemi, to się zaczyna obracać. Fajnie. Dobrze. I myślę, że spokojnie możemy sobie na ten mostek wjechać. Wiecie co, bo ciężko mi będzie zawracać tymi maszynami, jak dojadę już do mostu, którego nie będę mógł przejechać, dlatego proponuję zrobić tak. Wyłączymy silnik w tej maszynie i przeniesiemy się, przejdziemy na piechotę do naszej drugiej maszyny, naszej maszyny pomocniczej i pojedziemy zobaczyć, jak wygląda miejsce, gdzie jest most. Ten nienaprawiony do naprawienia, nie? Dobrze, i zobaczmy, o co tu chodzi. No niestety sytuacja jest niezbyt dobra. Mamy jakiś objazd, który prowadzi nas do kolejnego mostu, który jest w budowie. O kurczę, i byśmy musieli pojechać... Nie wiem gdzie, serio nie wiem gdzie. Tu jest przepaść. Tutaj koło tych skał dałoby się przejechać, gdybyśmy bez żadnych usterek dali radę przejechać przez te bariery energochłonne. To się chyba tak nazywa, nie? Nie wiem, czy się da tymi dużymi ciężarówkami bez... Znaczy, jeśli one by się uszkodziły, zawsze możemy je naprawić tym naszym zestawem, który mamy tutaj. Więc myślę, że możemy zaryzykować i przyjechać tutaj do tego mostu, czyli w to miejsce, i byśmy gdzieś tutaj uderzyli na... A, właśnie, tam jest jeszcze, tam są jakieś drzewa po drugiej stronie.
Zaryzykujmy i przyjedźmy tu, zobaczymy co się stanie, bo moglibyśmy tymi ciężarówkami też pojechać sobie tutaj, tylko że tutaj droga jest ultra ciężka i ciężko będzie manewrować tymi, wiesz, wielkimi ciężarówkami. A tu mamy jeszcze coś do ogarnięcia. Będzie trzeba to po... A tu mamy chyba jakąś naczepę. Tu jeszcze dużo rzeczy jest do zrobienia, moi drodzy. Wyposażenie wiertnicze. Co to tu robi? Ludzie. No dobra. Wracamy do Caterpillara. I jedziemy dalej. Podłączamy. Jest podłączone? Nie, nie ma szans. Musimy uruchomić silnik. I zamocować wyciągarkę. Paliwa mamy full, więc jak nam nagle się w zbiorniku skończy, to jeszcze mamy cysternę na plecach, nie? Także powinniśmy sobie na spokojnie poradzić. Dobrze, i teraz naszym celem jest ten mostek tutaj, który na szczęście jest zrobiony. Włączamy blokadę dyferencjału i śmigamy. Jak widzicie, żółwią prędkością, ale stabilną prędkością. To jest ważne, nie? Teraz powinniśmy sobie trochę tutaj nawrócić. Dobrze, drzewa jednak się uginają pod ciężarem Caterpillara. Ale to się chyba nie ugnie, to będzie za ciężkie. A jednak nie. Okej. No to powinno być w porządku. I teraz mamy takie wyzwanie, żeby tymi dwiema ciężarówkami natrafić na most. I o ile pierwszą, myślę, że jakoś nam się uda za którymś razem, o tyle drugą może być problem, nie? Zobaczymy. Na razie spróbujemy normalnie, a potem będziemy kombinować. Jak zawsze. Trochę tak szybko zjechała. Sasza się wystraszył. Pełne portki. A, chyba nie będzie tak źle. Powoli, powoli. Zobaczcie, ten mostek jest taki, no, umówmy się, umówny bardzo. Nie wiem, czy powinny sobie te ciężarówki tak normalnie tutaj przejechać, ale w świecie Saszy dają radę, więc jest spoczko. Daliśmy sobie radę, kurczę, bez większych problemów tutaj, nie? Mam nadzieję, że nie spadnie ta ciężarówka z tyłu. Chyba będzie w porządku. Dobra. I teraz moglibyśmy uderzyć tutaj w lewo, tak jak wam pokazywałem. Ale my pojedziemy sobie prosto. O, niestety, wysokie biegi nie zdadzą tu egzaminu. Co się tu... Już myślałem, że mi tamto z tyłu spadło, czy coś. Ciężarówka po prostu nagle się zatrzymała. Okej, jeszcze tylko sprawdzę na Google Maps, czy na pewno dobrze. Na pewno dobrze, możemy jechać. To jest tylko mały podjeździk. Pojawiają się problemy, nie? Okej. Wysokie biegi udało się wrzucić. Jest dobrze, jest szybko. No i teraz tak naprawdę zacznie się ciekawa rzecz. No, niby wjeżdżamy na ładną autostradę, piękną, równiutką drogę, bez grama błotka. Ale jaki jest problem? Ano właśnie taki, brak opon zimowych. I teraz nam ten zestaw cały będzie latał od lewej do prawej. Zobacz, widzicie? Może być naprawdę ciekawie. Możliwe nawet, że aby przejechać przez tą drogę z tym zestawem, będę musiał zawołać naszą drugą ciężarówkę, która jednak lepiej radzi sobie na takich oblodzonych drogach. Ale póki co, jakoś sobie jedziemy, byle nie za szybko, nie możemy się tutaj rozpędzić do jakiejś dużej prędkości. No i mamy kolejne trudne zadanie, czyli musimy... Musimy przejechać przez barierkę. Musimy przejechać ją prostopadle, dlatego skosimy trochę ten lasek, tak? Dobrze mówię, to jeszcze kawałek dalej będzie.
Będziemy musieli tam trochę łuk zrobić, bo o ile ta z tyłu maszyna jakoś sobie radzi ze skręcaniem, o tyle Caterpillar nie bardzo, nie bardzo. Tu są spore problemy z manewrowaniem. No dobrze, sprawdzimy, czy ten przód troszeczkę nam pomoże w pokonaniu bariery. Wjechałem specjalnie tutaj, żeby móc tak prosto padle wjechać na tą barierkę. Okej! Coś się dobrego dzieje. Proszę bardzo. Przód przejechał. Tył przejechał. No i teraz czas na ciebie, zielony gigancie. Okej, i tu zjedziemy sobie troszeczkę na prawo. Zielony gigant? Okej, zielony gigant chyba sobie poradził. Także dobra nasza. I teraz skręcimy sobie... ja tu widzę złe rzeczy. Bo widzę, że ten podjazd tutaj przed nami bezpośrednio jest bardzo stromy. I my tym Caterpillarem przodem bardzo możemy tam zaryć. Dlatego będziemy musieli chyba tutaj wjechać tak bardziej boczkiem, pod skosem, nie? Niż na wprost. Zaraz zobaczymy. Chociaż może nie będzie tak źle. Dobra, cofniemy trochę. Musimy w tą szczelinę tutaj jakby trafić. Widzicie to, nie? Takie wgłębienie jest. Okej, dawaj, Sasza. Poradzimy sobie. Podjazd pod górę. Oj, super! Chyba jest dobrze i zaraz wjedziemy na drogę asfaltową. Patrzcie na to. Czyli świetnie sobie z Saszą zaplanowaliśmy ten nasz transporcik. Wcale nie trzeba było jechać pod tą stromą górę, chociaż gdzieś tam w głębi moich takich ludzkowych marzeń miałem taką nadzieję, że uda nam się tym Caterpillarem wciągnąć jeszcze dodatkowo tą ciężką, wielką maszynę z tyłu pod tą skarpę. Ale no, widzicie, że sytuacja wymagała troszeczkę innego planu. Ta skarpa bardzo mi się podobała. Ja wiem, że tam można by było wziąć jakąś ciężarówkę dużo mocniejszą i to zrobić. Ale trudno. Mieliśmy tutaj takie, więc zrobiliśmy tak. I teraz właściwie mamy już prostą drogę do celu. Zobaczcie sobie. Nie? Możemy sobie pojechać tym asfaltem, po drodze mamy nawet stację benzynową, także możemy się zatankować. Gdybyśmy tego potrzebowali, możemy zatankować oba pojazdy już teraz nawet, przecież mamy wielką cysternę na pace, no nie? Pyk. I... a nie mogę tego z tyłu zatankować. Chyba jestem za daleko od niego, nie? Podjedziemy, zobaczymy, ile on ma paliwka. Nie wiem, ile on tam... transport i trochę spalił. Bez szału. No, jest ciągnięty przez wielką ciężarówkę. Oj, odczepiłem go. Jest ciągnięty przez wielką ciężarówkę, wiesz, z przodu, także jest jemu łatwiej, nie? Dobra. I startujemy, jedziemy już prosto do celu. Wyjedzie stąd? Wyjedzie. Nie no, powiem wam, że idzie to całkiem fajnie. Myślałem, że będzie dużo trudniej i dużo gorzej. Okazało się, że jest bardzo dobrze. I dojeżdżamy powoli do celu. Teraz musimy tutaj zrobić taki wielki łuk. No właśnie, żeby wcelować, tak? Przyciągnijmy jeszcze obie ciężarówki do siebie. I próbujmy szczęścia. Okej, teraz troszeczkę cofniemy. No ten Caterpillar ma ogromny promień skrętu. Przeogromny. Zobaczcie, ta ciężarówka, mi się ona kiedyś wydawała naprawdę wielka, ale przy tym żółtym monsterze wydaje się malutka, nie? Okej, i... Słuchaj, nawet jak nie ma takiego promienia skrętu, to dociągniemy trochę żółtym potworem. Jest! Dobrze, tutaj musimy się zrzucić. I też znowu nie wykręcę na raz. Tylko trzeba będzie na dwa... I mamy, proszę bardzo, dostarczone. Pięknie. I czy możemy od razu sobie tę ciężarówkę
Ohohoho! Zobaczcie na to, ale mamy tutaj poważne uszkodzenia, także musimy ją sobie naprawić. Już mamy dostępny nowy silnik, dodatkowe rzeczy, które sobie oczywiście popatrzymy. Mamy dostępną nową gigantyczną ciężarówkę. Zobaczcie na to. Sasza uradowany, niesamowicie. No, ciekawe, co będziemy mogli nią zrobić. Na pewno się przyda. Póki co ma zainstalowane chyba opony typowo szosowe, co jest ciekawe. Dlatego, no, ja się nie dziwię, że ona wypadła z drogi do tamtego rowu. Zobaczcie, mamy tutaj wiatraczek. Dwa nawet wiatraczki. Taka klimatyzacja wewnętrzna, nie? No, raczej lepiej nie wyjeżdżać tą ciężarówką, wiesz, na jakieś śliskie drogi. Tutaj mamy trochę lodu. Czekaj, mamy łańcuchy z tyłu? Nie mamy żadnych łańcuchów! Kurczę, rzuca nią już teraz. Mamy napęd AWD i blokadę dyferencjału na starcie. Ale my sobie tą ciężarówkę jeszcze przerobimy, co nie? Także witaj w rodzinie Saszy ciężarówek. A ja was zapraszam na kolejny odcinek ze SnowRunner i przygód Saszy. Trzymajcie się, na razie. Hejas.